Szanowni Państwo, zanim oficjalnie powitam i zaprezentuję naszego gościa, pana Adama Bilińskiego, cofnijmy się myślami o kilkanaście dni, do 16 listopada, kiedy minęła 30. rocznica powstania Organizacji Monarchistów Polskich, współorganizatora dzisiejszego spotkania w Klubie Muzyki i Literatury. W 1989 roku, w święto Matki Bożej Ostrobramskiej, święto świętej Gertrudy Wielkiej, powstało najważniejsze stowarzyszenie monarchistyczne w Polsce, które od początku swojego istnienia kieruje się zasadami streszczonymi w słowach. Legitymizm, tradycjonalizm katolicki, wolny rynek. Wspominam o tym, że jesteśmy jedynym w Polsce stowarzyszeniem, które kieruje się zasadami legitymizmu, gdyż nieprzypadkowo łączy się to z tematem dzisiejszego wykładu. Pan prezes Adam Bilinski, wieloletni lider wrocławskiego środowiska szlacheckiego i szef Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Saskiej, jest również wypróbowanym przyjacielem sprawy legitymistycznej. Wykład pana prezesa wpisuje się w dyskusję, którą zainicjowały artykuły pana profesora Jacka Bartyzela pod tytułem Trzecie Królestwo Polskie i mój artykuł zatytułowany Zew z Nadwisły. Czym bowiem jest legitymizm? Rzecz ujmując najprościej, jest namysłem nad prawowitością władzy, nad rozpoznaniem zadawnionych zasad, które ją konstytuują. W Polsce w wyniku zerwania ciągłości dynastycznej legitymizm musimy odkrywać na nowo. Wciąż jest więcej pytań niż jednoznacznych odpowiedzi. W tym kontekście pragnę podkreślić, że pan prezes podczas dzisiejszego wykładu zaprezentuje własne stanowisko odnośnie do kwestii sukcesji polskiego tronu, którego nie należy automatycznie utożsamiać ze stanowiskiem Organizacji Monarchistów Polskich, czy tym bardziej wszystkich monarchistów w naszym kraju. Rozmowa o przyszłości Polski wciąż trwa i do tej rozmowy pragnę wszystkich Państwa serdecznie zaprosić. Zapraszam również do współpracy z Organizacją Monarchistów Polskich, do wstępowania w nasze szeregi i publikowania artykułów na portalu legitymistycznym legitymizm.org. Witam serdecznie naszego gościa, pana Adama Bilińskiego. Witam wszystkich uczestników spotkania. Cieszy mnie również obecność na sali przedstawicieli pierwszych rodów Rzeczpospolitej. Raz jeszcze zachęcam Państwa również do wpisywania się na listę informacyjną, jeżeli chcą Państwo być informowani o kolejnych spotkaniach organizowanych przez nas w Klubie Muzyki i Literatury lub być może w innych miejscach. Kończąc tę wstępną część, panie prezesie, oddaję panu głos. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tego pięknego miejsca. Tutaj bardzo dziękuję panu prezesowi Adrianowi Jankielowi za propozycję wygłoszenia moich przemyśleń i oczywiście drugiemu organizatorowi, czyli Klubowi Muzyki i Literatury, za możliwość wygłoszenia tej kolekcji w tym miejscu. Zanim zaczniemy, chciałbym zapytać Państwa może o taką jedną rzecz. Kto słyszał o doktorze Marku Jerzym Miłnakowskim? Może podpowiem, to jest założyciel Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, wydawca z serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej. Tutaj ze mną na zdjęciu u góry jest jedna z publikacji z tej serii wydawniczej, a ponadto autor Wielkiej Genealogii Miłnakowskiego, czyli internetowego serwisu wielcy.pl. Kto słyszał o panu Marku Jerzym Miłnakowskim? Kilka osób słyszało. Zasługi pana Marka Jerzego Miłnakowskiego dla popularyzacji genealogii są nieocenione, jednakże wstrząśnięty, niezmieszany to określenie najlepiej oddające stan mojego ducha po lekturze tekstu pod tytułem Prawym dziedzicem korony polskiej był król pruski. Autor doszedł w nim do wniosku zawartego w tytule, mianowicie, że po śmierci Kazimierza Wielkiego jego spadkobiercą powinna być jego córka, po niej jej córka, czyli Elżbieta Księżniczka Pomorska, zresztą na marginesie siostra Kaśka Słupskiego, która była matką cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Ten zaś, jeśli chodzi o jego dzieci, miał dwie córki, czyli Elżbietę Rakuszankę, królową Polski, żonę Kazimierza Jagiellończyka i jej starszą siostrę Annę Habsburżankę, żonę Wilhelma Wettyna, margrafiego Miśni. Jej córka z kolei weszła do dynastii Hohenzollernów
I począwszy od Jana Cycero po Wenzolewna, to jest już prosta linia, w której znajduje się m.in. Fryderyk Wilhelm, wielki lektor Prus. Jego potomkowie, czyli linia królów pruskich, u końca której jest pierwszy cesarz Zjednoczonych Niemiec i jego potomkowie. Gwoli ścisłości tutaj muszę wspomnieć, że tekst pana doktora Marka Minakowskiego nie był zamknięty. On w swoim artykule na końcu postawił następujące pytanie, ja je może zacytuję. I teraz pytanie, co dalej? Czy korona Kazimierza Wielkiego po Wilhelmie II powinni przejąć władcy Niemiec, a więc kolejno Friedrich Ebert, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler, wiem, że chciałby, a potem kolejni? Czy uznać, że pozostaje ona przy prawych dziedzicach z dynastii Hohenzollernów, a więc obecnie dziedziczy ją Jerzy Fryderyk, książę von Hohenzollern, urodzony w 1976 roku, a może po prostu przyjąć, że jej dziedzic, Wilhelm II, legalnie przekazał ją Radzie Regencyjnej, ta zaś ustąpiła na rzecz Józefa Piłsudskiego? Muszę przyznać, że mam zastrzeżenia do tego tekstu. Przede wszystkim tutaj musi zwrócić uwagę wewnętrzna sprzeczność założeń. Z jednej strony pan dr Minakowski odmawia uznania legalności układu pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem Węgierskim, na podstawie którego tron Polski przeszedł na przedstawiciela dynastii Antygawenów, czyli ojca Jadwigi Antygaweńskiej, a z drugiej strony dopuszcza możliwość przeniesienia praw do polskiego tronu na Radę Regencyjną już tylko przez sam fakt jej powołania do życia. Tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że królem polskim mógł być tylko katolik. Natomiast od czasów reformacji przedstawicieli dynastii Hohenzollernów trudno uznać za katolików. Owszem, była katolicka linia w Szwabii, ale to nie są spadkobiercy Jana Cycerona Hohenzollerna, tym bardziej Fryderyka Wilhelma, czyli wielkiego lektora. Tutaj pragnę dodać, że ten tekst w ogóle nie uwzględnia ówczesnej sytuacji międzynarodowej Polski, czyli sytuacji Polski po śmierci Kazimierza Wielkiego. Jak pamiętamy, odrodzone państwo polskie, a właściwie zjednoczone państwo polskie po okresie rozbicia dzielnicowego miało kilku dużych sąsiadów, którzy z każdej strony zagrażali. Tak na północy był Zakon Krzyżacki, na zachodzie było Cesarstwo, na południu Królestwo Węgier, natomiast na wschodzie Wielkie Księstwo Litewskie. Tym samym być może gdyby nie związanie na krótki czas sprawy polskiej z koroną węgierską, w obecnych ziemiach polskich mówilibyśmy po niemiecku lub w najlepszym razie językiem ruskim. I kolejna, ostatnia, chyba już taka najważniejsza rzecz, to, że nie podoba mi się odrzucanie przeszło 400 lat naszej historii, w trakcie którego to okresu ustrój monarchii święcił swoje największe triumfy. Nie tylko mówię o doprowadzeniu do potęgi terytorialnej z państwa polsko-litewskiego, ale też o fakcie, że dzięki monarchii takiej, jaka była, polscy władcy zyskali prawa do tytułów np. wielkiego księcia litewskiego, ruskiego, pruskiego, mazowieckiego, innych pomniejszych tytułów książęcych. Jak pamiętamy, polscy władcy nabyli tytuły królów Szwecji i oczywiście dzięki monarchii elekcyjnej nabyli też tytuły książąt, lektorów Saksonii, tak? Czyli odgrywali bardzo ważną rolę w ramach cesarstwa, dlatego że lektor Saksonii był jednym z dwóch wikariuszy, którzy pełnili pewne funkcje w zastępstwie cesarza pomiędzy śmiercią jednego cesarza a wyborem nowego cesarza. Pragnąc omówić kwestię sukcesji polskiego tronu, należy ustalić, kiedy nastąpił koniec rodzimej monarchii. Myślę, że nikt chyba nie sądzi, że stało się to wraz z trzecim rozbiorem czy abdykacją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym celu warto przypomnieć sekwencję zdarzeń z naszej historii przełomu
XVIII-XIX wieku. Jak pamiętamy, Konstytucja 3 maja 1791 roku, formalnie uchylona w 1793 roku na Sejmie Grodzieńskim, przekazywała polski tron w dziedziczne władanie wnukowi Augusta III, czyli księciu elektorowi Saksonii Fryderykowi Augustowi, jego jedynej córce, infantce Marii Augustie Nepomucenie, z tym zastrzeżeniem, że przy narodzie pozostawało prawo wyboru nowej dynastii po wygaśnięciu poprzedniej. W 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór i sygnatariusze ostatniej konwencji dotyczącej byłego państwa polskiego w 1797 roku zaręczyli, że nazwa Polska na zawsze została wymazana z mapy Europy. To się jednak nie udało do końca, ponieważ już w 1807 roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie, które w czerwcu 1812 roku zostało proklamowane Królestwem Polskim na podstawie aktu Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Oczywiście klęska Napoleona w kampanii moskiewskiej stanowiła katastrofę dla dopiero co odrodzonego państwa polskiego. Dokonany na Kongresie Wiedeńskim podział ziem byłego Księstwa Warszawskiego Królestwa Polskiego stanowił w istocie czwarty rozbiór Polski. Największa część została przyłączona do Rosji, zachowując miano Królestwa Polskiego, ale z wiemy kongresowym. Możecie Państwo zapytać, dlaczego nie uznaje Królestwa Kongresowego za rodzimą monarchię? Musimy pamiętać, że u podstaw powstania Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego, na podstawie aktu Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, leżała wola narodu polskiego. To były dążenia i aspiracje niepodległościowe Polaków ze wszystkich zaborów. Podstawą utworzenia Królestwa Polskiego tego z 1815 roku były postanowienia Kongresu Wiedeńskiego. Powołanie na tron Wettynów było urzeczywistnieniem testamentu politycznego I Rzeczypospolitej, czyli wynikającego z Konstytucji 3 maja. Romanowów nikt do Polski nie zapraszał. Tutaj, wracając do kwestii religijnej, należy pamiętać, że Wettynowie byli katolikami, a Romanowowie jako prawosławni nie byli katolikami, więc biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie ten argument, ja stwierdzam, że nie byli prawowitymi królami polskimi, tak? No i wreszcie trzeba pamiętać, że to nie Polacy detronizowali Wettynów, natomiast w 1831 roku, czyli zaledwie 15 lat od Kongresu Wiedeńskiego, Sejm Królestwa Kongresowego podjął symboliczną uchwałę o detronizacji Romanowów. Gdyby ktoś zadał pytania, czy po trzecim rozbiorze udało się wskrzesić Królestwo Polskie, czy Fryderyk August miał tytuł króla polskiego i czy pozostali członkowie saksońskiej rodziny królewskiej mieli prawo do polskiej korony, odpowiedzi na tak postawione pytania muszą być twierdzące. Akt Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego proklamował przywrócenie Królestwa Polskiego jako ustroju i zjednoczenie narodu polskiego. Wpisano go niezwłocznie do metryki koronnej, nawiązując tym samym do tradycji staropolskiej. Jak wiemy, metryka koronna stanowiła swego rodzaju dziennik praw, tak? W którym były wpisywane konstytucje sejmowe, czyli dzisiejsze ustawy. Jeśli chodzi o osobę Fryderyka Augusta, profesor Jacek Staszewski pisał w swojej książce pod tytułem Wettynowie, że delegacja Konfederacji udała się do Drezna, aby zaproponować mu królewską koronę, która ta propozycja została przyjęta ze wzruszeniem przez kandydata na króla. Faktem jest, że w akcesach do Konfederacji był wprost nazywany królem. We wszystkich pamiętnikach i listach był określany jako król. Ja tutaj przygotowałem właśnie widoczny slajd z jednym z akcesów. To jest akces przedstawicieli powiatu warszawskiego, w treści którego możemy przeczytać podkreślone na czerwono najjaśniejszemu Fryderykowi Augustowi, królowi i panu naszemu, który mądrością i troskliwością czułą ojcowską, starannie pracując około szczęśliwości naszej, związek ten narodu zawsze mu wiernego akcesem swym uświetnić raczył. To są gratulacje i życzenia pomyślności. I mam jeszcze jakiś inny akces, gdzie już na wstępie za tytuł autorzy zwracają się do króla, tak, najjaśniejszy królu, panie, a panie nasz miłościwy. Co jest najważniejsze, bo jeszcze tutaj sygnalizowałem,
że pozostali członkowie mieli prawo do polskiej korony. W czasie, gdy na polskim tronie zasiadał Fryderyk August, prawo następstwa na nim przysługiwało niemal wszystkim członkom domu saskiego, przychodząc ojca na syna lub w razie braku takowego na najbliższego krewnego w stosunku do panującego władcy. Jak pamiętamy, regulację dotyczącą dziedziczenia tronu księstwa warszawskiego, tron był dziedziczny w osobie króla saskiego, jego dziedziców, jego potomków, dziedziców i następców, tak? Według porządku ustanowionego w Saksonii. Niestety akt obowiązywał krótko. Trudno jednak powiedzieć, że miał charakter tylko symboliczny, skoro nazwa Królestwo Polskie przetrwała po roku 1815. I tak samo z panowaniem Fryderyka Augusta. Jeżeli ono nie miało znaczenia, to skąd konieczność abdykacji i zwolnienia z przysięgi wierności Polaków, której domagał się car Aleksander. Niestety wobec okupacji Polski przez wojska rosyjskie Konfederacja zaprzestała swojej działalności. Natomiast fakty są takie, że stosowanie aktu uległo zawieszeniu, tak on nigdy nie został formalnie uchylony. Z tego też względu osobiście uważam, że ponieważ pozostali członkowie saksońskiej rodziny królewskiej byli uprawnieni do dziedziczenia tronu, natomiast abdykacja Fryderyka Augusta miała tylko charakter osobisty, wydaje się, że ona nie pozbawiła prawa do tronu jego następców, to jest braci Antoniego i Maksymiliana oraz potomków tego ostatniego, którzy znajdowali się w kolejce do tronu. Niektórzy uważają, że ten akt abdykacji oczywiście jako wymuszony był nieważny, ale nawet jeżeli uznać go za ważny, a wiemy, że skuteczny był, to pozostaje jeszcze właśnie ta kwestia, że on był dokonany w imieniu własnym, więc nie pozbawił prawa do tronu następcy Fryderyka Augusta. W kontekście powyższego można stwierdzić, iż jeżeli ktoś ma prawo do tronu polskiego, to jest to właśnie głowa saksońskiej rodziny królewskiej, bez względu na to, kto tą głową aktualnie jest. Gdyby saksońska rodzina miała potomków w linii męskiej, nie byłoby problemu. Natomiast sytuacja obecnie jest złożona, ponieważ przepisy dotyczące dziedziczenia tronu Saksonii były specyficzne i tam były bardzo surowe wymagania. Natomiast zanim ją omówię, tutaj muszę wspomnieć o kilku kwestiach, a mianowicie warto zasygnalizować, że prawo dynastyczne jest czymś innym niż prawo szlacheckie. Rodzina królewska jest jednak kategorią szerszą niż ród, ponieważ mogło do niej wchodzić także potomkowie króla po kądzieli. Nawet prawo solickie dopuszczało dziedziczenie przez linię żeńską w razie wymarcia męskich przedstawicieli rodu. Te wstępne uwagi mają kapitalne znaczenie do dalszych rozważań. Zasady dziedziczenia saskiej korony ostatnio były zawarte w Konstytucji Królestwa Saksonii nadanej w 1831 roku przez króla Antoniego oraz opartej na niej ustawie Domu Królewsko-Saksońskiego z dnia 30 grudnia 1837 roku, nowelizowanej trzykrotnie w latach 1879, 1888 i 1900. Analiza tych przepisów pozwala stwierdzić, że zasady dziedziczenia saskiej korony królewskiej poza tradycyjną normą dziedziczenia w linii męskiej w porządku prymogenitury opierają się na trzech fundamentach. To jest wymogu zawierania małżeństw równoprawnych przez członków rodziny królewskiej, możliwości zawarcia układu o przeżycie, to jest umowy o dziedziczeniu, na podstawie której można wyznaczyć następcę tronu, i dopuszczalności dziedziczenia korony przez kobiety, to jest linię żeńską, w razie braku księcia uprawnionego do następstwa z tytułu pokrewieństwa lub układu o przeżycie. Na planszy za mną jest dosłowny tekst z Konstytucji Królestwa Saksonii, z którego wynikają te zasady. I teraz tak, jeśli chodzi o wymóg zawierania małżeństw równoprawnych, należy zwrócić uwagę, że obowiązywał on już przed wejściem w życie Konstytucji z 1831 roku. Za małżeństwa nierównoprawne zostały bowiem uznane małżeństwa synów Augusta III, to jest małżeństwo księcia Franciszka Ksawerego z Klarą Spinucci, damą dworu jego bratowej, i początkowo małżeństwo Karola Krystiana z Franciszką Kresińską, a więc naszą rodaczką. Z tym rzecz nie chodzi o ten drugi przypadek.
O ile początkowo małżeństwo to było uważane za morganatyczne, o tyle po 10 latach od jego zawarcia nowy książę lektor z Saksonii zmienił zdanie i uznał je za równoprawne, w związku z czym jedyna córka tej pary była traktowana jako pełnoprawny członek saksońskiej rodziny królewskiej, zresztą po osiągnięciu pełnoletności została wydana za mąż za przedstawiciela innej dynastii, to jest dynastii sardyńskiej. Jeśli chodzi o możliwość zawarcia układu o przeżycie, to nie jest nowość, która była zawarta w Konstytucji Królestwa Saksonii, dlatego że takie umowy były zawierane zgodnie z prawem zwyczajowym w średniowieczu i później. W naszej historii takie umowy też występowały, zawierali je piastowie, a najbardziej znaną tego typu umową jest układ króla Kazimierza Wielkiego z Ludwikiem Węgierskim, o którym już wspominałem. Także wprawdzie w okresie obowiązywania Konstytucji Królestwa Saksonii zawarcie takiej umowy nie było konieczne, tyle wszystko zmieniło się współcześnie, czyli pod koniec XX wieku, ponieważ zabrakło uprawnionych dziedziców saskiej korony z dynastii Wettynów, w związku z czym przedstawiciele tej dynastii w 1997 roku doprowadzili do zawarcia umowy, na podstawie której na dziedzica praw do tronu został wyznaczony potomek po kądzieli tego rodu. Może przejdziemy dalej. Widoczna tablica prezentuje potomków ostatniego króla Saksonii, to jest Fryderyka Augusta III. On pozostawił po sobie 2 synów i 3 córki. I jeśli chodzi o to pierwsze pokolenie, wszystkie z tych dzieci zawarły małżeństwa równoprawne, ponieważ to były małżeństwa z przedstawicielami innych dynastii, względnie znacznych rodów książęcych. Najstarszy syn ożenił się z Elżbietą Heleną Thurn und Taxis i spłodził 5 dzieci, w tym 2 synów i 3 córki. Młodszy syn ożenił się z księżniczką luksemburską Zofią z dynastii Nassau i miał 3 synów znanych pod imionami nawiązującymi do średniowiecznych przodków rodu. Teraz, jeśli chodzi o to drugie pokolenie z 5 braci rodzonych historycznych, tak, bo tutaj mamy Marię Emanuela i Alberta Józefa oraz tych 3 książąt synów Ernesto Henryka. Małżeństwo równoprawne zawarł tylko Maria Emanuel, ale niestety to małżeństwo nie posiadało rodzonych dzieci. Dwaj inni książęta zawarli tylko małżeństwa morganatyczne, więc książę Albert Józef ożenił się z panią Elmirą Henke, to jest Niemka urodzona w Łodzi przed wojną, która żyje jeszcze do dzisiaj, a książę Timo ożenił się z Margaret Lucas, podobno córką rzeźnika, i z tego małżeństwa był urodzony syn. Ponieważ jednak przepisy dotyczące dziedziczenia saksońskiej korony królewskiej wymagały, żeby to było małżeństwo równoprawne, więc książę Rudiger Saski nie jest uznawany za członka rodziny królewskiej. Niestety powyższy stan rzeczy doprowadził do tego, że członkowie saksońskiej rodziny królewskiej postanowili zawrzeć umowę, na podstawie której zostanie wyznaczony spadkobierca tej dynastii. Początkowo pod uwagę był brany jedyny syn najmłodszej siostry książąt Marii Emanuela i Alberta Józefa. Księżniczka Matylda Maria wyszła za Jana Henryka z dynastii też Wettynów, ale ze starszej linii ernestyńskiej, i miała syna Jana Alberta Leopolda Fryderyka Krystiana. Mam zdjęcie tego dziecka i tutaj nie byłoby żadnych wątpliwości, gdyby nie fakt, że przyszły dziedzic saksońskiej rodziny królewskiej zmarł podczas nieszczęśliwego wypadku w trakcie spinaczki górskiej jako 17-latek. Niestety to sprawiło, że przedstawiciele saksońskiej rodziny zaczęli zastanawiać się nad innym kandydatem, i żeby tutaj nie było wątpliwości, żeby przypadkiem nie doprowadzić do sytuacji, że prawa do tronu mogłaby przejąć dynastia Hohenzollernów lub Habsburgów, głowa saksońskiej rodziny zaczęła myśleć o swoim drugim siostrzeńcu, czyli synu księżniczki Marii Anny,
która wyszła za doktora prawa Roberta Duffy, posiadającego libańsko-meksykańskie korzenie. Rodzina FIF nie miała uznanego statusu książęcego na terytorium Europy, jednak jak wynika z umowy, która została zawarta w 1997 roku, wygląda na to, że przedstawiciele saksońskiej rodziny królewskiej uznawali książęcy status tej rodziny. Tego chyba za dobrze nie widać, ale jednym z sygnatariuszy umowy z 1997 roku jest księżniczka Maria Anna, która jest na tej umowie zapisana jako księżna Saksonii-Gesaf. Jej syn w treści tej umowy jest określany mianem księcia Aleksandra, princ Aleksander. Tutaj chyba lepiej widać samą treść umowy już przetłumaczoną na język polski. Ona jest bardzo krótka. Członkowie rodziny wyrażają zgodę na bezpośrednią sukcesję księcia Aleksandra jako margrabiego Miśni po śmierci księcia Marii Emanuela, który jest uznawany za ostatniego niekwestionowanego szefa domu saskiego. Tą umowę podpisali wszyscy członkowie saksońskiej rodziny królewskiej, a więc zarówno wszyscy książęta, jak i księżniczki, a ponadto żony książąt, w tym morganatyczne. I wszystko byłoby pięknie i gładko, gdyby nie fakt, że po 5 latach od zawarcia tej umowy książę Albert Józef zmienił zdanie. O ile umowa była zawarta w 1997 roku, o tyle ze wzmianek medialnych możemy się dowiedzieć, że on podobno odwołał tą umowę. No, ja co do tego odwołania tutaj mam wątpliwości, w tym sensie, że przepisy, na podstawie których można było zawrzeć taką umowę, nie przewidywały procedury jej odwołania, tak? Gdyby trzeba ją zmienić, do tego potrzebna byłaby zgoda wszystkich członków rodziny królewskiej, a skutkiem zawarcia tej umowy według mnie jest zmiana kolejności praw do tronu, dlatego że książę Albert Józef pierwotnie ustąpił swoje miejsce swojemu siostrzeńcowi Aleksandrowi. Od momentu, kiedy Albert Józef zmienił zdanie, powstała pewna konsternacja. Z doniesień medialnych wiadomo, że książę Maria Emanuel postanowił pozostać przy pierwotnej regulacji sukcesji saskiej korony, czyli postanowił przezostać tej umowie, na którą zgodzili się pierwotnie wszyscy. Natomiast po śmierci księcia Marii Emanuela, która nastąpiła w 2012 roku, doszło do przeciwnej sytuacji, ponieważ z jednej strony swoje prawa do tronu zgłosił jego młodszy brat Albert Józef, który wcześniej ustąpił swojego miejsca siostrzeńcowi Aleksandrowi, a z drugiej Aleksander powołuje się na umowę z 1997 roku, która przyznała mu prawo następstwa po Marii Emanuelu, więc niestety książę Albert Józef nie żył długo po śmierci swojego brata, bo to było zaledwie 3 miesiące, natomiast na tej podstawie jego krewny, książę Rudiger, zgłasza pretensje do tronu, ponieważ nie uznaje jakby wymogu zawierania małżeństw równoprawnych i uważa, że jako męski przedstawiciel dynastii Wettynów ma prawo do tronu. Sytuacja przez pewien czas była bardzo wątpliwa, ale wydaje się, że ten układ z 1997 roku jest falszy niż pierwotnie zakładali jego sygnatariusze. Jeśli chodzi o rząd Saksonii, nie tak dawno przedstawiciele i potomkowie saksońskiej rodziny królewskiej zawierali z rządem Saksonii taką umowę, na podstawie której potomkowie saksońskiej rodziny królewskiej otrzymali odszkodowanie za ruchomości, za rzeczy ruchome, które zostały znacjonalizowane bezprawnie. I w tej umowie głową rodziny jest uznawany Aleksander. Tak samo papież Franciszek w 2015 roku przyjął rodzinę Aleksandra na prywatnej audiencji i też z tego komunikatu Biura Prasowego Watykanu wynika, że papież uznaje Aleksandra jako głowę saksońskiej rodziny królewskiej. Także zostawiam Państwu ocenę jakby
obecnej sytuacji w saksońskiej rodzinie królewskiej. Ja osobiście bardziej skłaniam się ku Aleksandrowi na podstawie dotychczasowych zasad sukcesji saksońskiej rodziny królewskiej. Tutaj podsumowując, chciałbym powiedzieć, że tematem mojej pracy magisterskiej napisanej pod kierownictwem profesora doktora habilitowanego Piotra Jurka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego były próby przywrócenia monarchii dla Polski, koncepcji od XVIII wieku po współczesność. W jej zakończeniu zawarłem wniosek, że przywrócenie monarchii w Polsce na razie wydaje się niemożliwe, przede wszystkim z powodu braku powszechnie uznanego pretendenta do tronu. Jednakże już po jej obronie jeszcze zastanawiałem się nad tą kwestią i doszedłem do wniosku, że głowa saksońskiej rodziny królewskiej ma prawo zgłaszać pretensje do polskiej korony i właśnie króla Saksonii de jure uznać należy za jedynego legalnego spadkobiercę tytułu króla Polski, czemu dałem wyraz w tekście pod tytułem Czy Polacy mają swojego pretendenta do tronu, opublikowanym w organie prasowym Związku Szlachty Polskiej, to jest piśmie Verbum Nobile, który traktuje jako rozwinięcie jednej z kwestii poruszonych w mojej pracy magisterskiej. 10 lat po opublikowaniu wyżej wymienionego artykułu i po przeprowadzeniu niezliczonych dyskusji na ten temat podtrzymuję swoje stanowisko, że jedynym legalnym spadkobiercą polskiej korony jest głowa saksońskiej rodziny królewskiej, bez względu na ród, który aktualnie dziedziczy ten tytuł. W obecnej chwili liczy się tylko legalna linia następstwa. A zatem nie ma sensu cofać się do czasów średniowiecza, to jest początków dynastii Piastów, w poszukiwaniu legitymistycznego dziedzica polskiej korony, albowiem po trudnym okresie rozbicia dzielnicowego, zjednoczenia ziem polskich i ustanowienia na nowo Królestwa Polskiego dokonał Władysław Łopietek, który był przedstawicielem najmłodszej gałęzi dynastii Piastów. I prawo do korony odwróconego królestwa mieli tylko jego potomkowie. Takoż nie ma najmniejszego sensu przymierzenie polskiej korony rodom, które nie posiadają nawet pośrednich praw do niej, jak również poszukiwanie najlepszego sposobu wyboru osoby, która zacznie nową polską dynastię królewską, albowiem nasi przodkowie, to jest ówczesna elita społeczeństwa polskiego z Adamem Kazimierzem Czartoryskim na czele, zrobili to już dla nas, przekazując tron saksońskiej rodzinie królewskiej. Żeby to stwierdzić, wystarczy przyjrzenie się okresowi reform i sekwencji zdarzeń, które nastąpiły po trzecim rozbiorze Polski, w szczególności gruntowne przeanalizowanie okresu, w którym państwo polskie odrodziło się pierwotnie pod nazwą Księstwa Warszawskiego, który to okres jest bardzo niedoceniany w naszej historii. Po 200 latach od przyjęcia polskiej korony przez Fryderyka Augusta wydaje się, że prawo do tronu przeszło z dynastii Wettynów na dynastię Sasko-Gesawską, której założycielem jest Aleksander de Afif, żonaty z księżniczką bawarską Gizelą z dynastii Wittelsbachów. Czas pokaże, czy jeśli tak uda się, czy jeśli tak, no jak długo uda się zachować ich potomkom prawa do tytułów będących pochodną sasko-polskiego dziedzictwa. W kolejce do tronu ciągle wszakże znajdują się katolicy hohenzollernowie i Habsburgowie lateranistycy.